No kochani, zdaje się, że z trzecim miejscem Pisarzowice, czyli ostatnia ekipa, którą, z którą graliśmy ostatni mecz o wejście do finału, jedną bramkę lepsi od drugiej pary z półfinału, z drugiego boiska. Także 1-0, ale was zakręciłem, kochani. Witajcie serdecznie z Olszyna, aż mi się śmiać chce. Jesteśmy w gościnie u Lisków, kochani, i tak powinienem zacząć ten odcinek. Przepraszam was serdecznie, szczególnie tych, którzy nie oglądali całej relacji z turnieju. Jestem w budynku klubowym, kochani, nowym budynku klubowym, kochani, Olszyny Lubańskiej. Natomiast no, muszę wam powiedzieć, kochani, że jeszcze sporo jest tutaj do roboty, ale najważniejsze, że robią. Uciekłem tutaj, bo strasznie dmucha, kochani, jest bardzo wietrzna pogoda, a my mamy dla was w tym momencie fajny pojedynek, myślę, pojedynek finałowy, kochani, patrzcie, ładny strzał pomiędzy Lubomierzem a Liskami. Słuchajcie, ostatnio dosyć często przyszło nam się z nimi konfrontować. Liski w zeszłym turnieju z nimi po remisie 1-1 uległy nieznacznie w rzutach karnych. Jeden karny, kochani, wybronił bramkarz właśnie ekipy Lubomierza, ale zobaczcie, kochani, ten bramkarz jest mojego wzrostu, ale niedużo brakło teraz, mielibyśmy... Uwaga, odejdź, Gutek, to spróbuje. A jak niedużo brakło, ja cię kręcę, kochani, super. No super, nie super, super by było, jakby wpadła bramka i tak zaczął się nasz mecz finałowy. Natomiast no, ta akcja napawa optymizmem, ale to tylko piłka nożna, to tylko dziecięca, kochani, gra, gra rocznik 2005 i młodsi, czyli gra U11. Ja schowałem się w budynku, kochani, bo muszę wam powiedzieć, że mimo pięknego, słonecznego dnia jesteśmy blisko gór. Śnieg jeszcze leży, kochani, w Świeradowie. Ja po prostu zmarzłem, no. Mamy kolejną akcję. Słuchajcie, jest Gutek. Bramkarz na posterunku. Słuchajcie, no bramkarz góruje, tutaj jest wzrostu pana sędziego. Muszę wam powiedzieć, że no właśnie taka troszkę wynikowa gra. Nie do końca jestem jej entuzjastą, kochani. Bramkarz ma świetne warunki fizyczne i on właśnie, słuchajcie, jednym podaniem potrafi piłkę przenieść tutaj na nasze pole karne. Tam jest dwóch szybkich chłopaków, kochani, i muszę powiedzieć, że Liski sobie z tym nie radzą. Myślę, że to jest jakby ich problem. Gramy bardzo wysoko. Jest Vanessa. Gramy bardzo wysoko, kochani, całą drużyną. Chcemy grać w piłkę, natomiast wszystkie te piłki za ostatniego obrońcę, kochani, na szybkiego napastnika 10-7 są często dla nich zabójcze i kończy się to bramkami. Przypominam, że w fazie grupowej, kochani, 3-2 przegraliśmy z ekipą z Lubomierza. Natomiast oni potem w finalu pokonali Radostów, zdaje się, rzutami karnymi. Po raz kolejny do finału wchodzą po rzutach karnych. No właśnie potem ta ekipa z Radostowa uległa Pisarzowicom, kochani, i to oni zajęli trzecie miejsce, ekipa z Pisarzowic. Natomiast no wy teraz oglądacie mecz o wygranie turnieju. Gutek jest na prawej. A i był czas jeszcze, Gutek, nieprzygotowany ten strzał. Brawo za decyzję, ale za przygotowanie tego strzału już braw nie możemy, kochani, dać. Nie wolno się bać strzelać, nie wolno brać. Natomiast no, tutaj myślę, był jeszcze czas, kochani, można było to troszeczkę inaczej ustawić. Natomiast chciałbym tylko przypomnieć dla tych z was, którzy nie oglądali relacji, że my mamy za sobą wczoraj 120 minut gry w piłkę nożną i to naprawdę również na fajnym, wspaniałym, wysokim poziomie, kochani. Wisła Kraków, Sandecja, Nowy Sącz oraz Sparta Zabrze, z tymi drużynami wczoraj graliśmy właśnie w Zabrzu, około 300 km od domu, kochani, jakby sporo. Ajaj, jak tu dużo szczęścia teraz znowu miała ekipa z Lubomierza. No niesamowite, kochani, zaczarowana tamta bramka, nic nie chce wejść, fajny, wyrównany ten finał, ale właśnie powiem wam, że no takiego się spodziewałem. Teraz Gutek próbował z tamtej strony uderzyć, ale ta piłka chyba złapała boczną siatkę, boczny słupek. Słuchajcie, tutaj gospodarz wysypuje linię, dlatego że za kilka chwil, za godzinkę, być może dwie, dorosła drużyna seniorów w A-klasie rozpocznie swoje rozgrywki. Natomiast mieliśmy przekopane przez połowę, kochani,
nie bardzo dobrze, kochani, bo to jest antyfutbol, to nie promuje rozgrywania piłką. Kochani, jest to, mówię, typowo wynikowe granie, natomiast myślę, że tak naprawdę, kochani, trzeba uczyć dzieci grać w piłkę nożną, a nie bramkarza wykopywać, ewentualnie szybkiego napastnika zdobywać bramki. Po to jest druga linia, po to są pomocnicy, po to, kochani, jest cały zespół. Tak mi się wydaje oczywiście, nie musicie się zgadzać z moją filozofią. Są drużyny, które jakby za wszelką cenę starają się zrobić wynik i często właśnie takie wynikowe granie polega na tym, że tak zwana laga, czyli wiele już, słuchajcie, wiele drużyn już odchodzi od tego, ale teraz ładnie wykorzystali stały fragment gry. Wiele drużyn od tego odchodzi i chwała dla trenerów za to, kochani, dlatego że odchodzą również związki PZPN, zabraniając przekopywania za połowę. Słuchajcie, nie grają tak w piłkę już Niemcy, tam to się nazywa keine Bombe, czyli chodzi o to, żeby nie dawać bomb, nie dawać takich piłek, kochani, gdzie, tak jak mówię, dzieci nie uczą się grać w piłkę, a wykopuje bramkarz, ewentualnie popracuje jeszcze wtedy szybki napastnik, kochani. I teraz często to wynika z braków kadrowych albo z dużej chęci wygrywania, robienia wyników, kochani. Teraz zapędził się od nas kolega do końcowej linii. Mamy rzut rożny. Nie, mamy piątkę według oceny pana sędziego. Natomiast, kochani, 1-0 to nie jest jeszcze jakby mecz zrobiony, ale już na pewno jest dyskomfort w grze Lisków. Uwaga. Tak. I właśnie, kochani, za to szacuneczek, jest piłka do obrońcy. Obrońca wyprowadza, szuka gry, kochani, i to jest, i to właśnie nie jest antyfutbol. Gutek już chyba za długo oraz i znowu nie ma z tego bramki. Ja się kręcę, kochani, niesamowite. Myślę, że to też za długo troszeczkę, za długo ten strzał był przygotowywany, ale taką decyzję podjął Gucio, trzeba to uszanować. Mamy teraz ładną klepę, piłka za obrońcę, ale chyba Gutek se nie poradzi z tym dużym chłopcem. Chłopiec numer 14, podobnie jak bramkarz, to już myślę, że posturą są młodzikami, także zmieniamy strony, kochani. Teraz my będziemy grać w drugą stronę. Po pierwszej połowie mamy 1-0 dla Lubomierza. Nie jest to jeszcze mecz rozstrzygnięty, kochani, ale tak jak mówię, na pewno ciężej się Liską gra. Słuchajcie, my jakby w ten mecz z Gutkiem wchodzimy bez zahamowań. Musimy powiedzieć, kochani, że dla nas przyjemność pobawienia się tutaj z ekipami, pogrania w piłkę jest najważniejsza. My pamiętamy i dziękujemy trenerowi Łukaszowi za możliwość zabawy. Jak wiecie, naszą filozofią jest, aby do 12 roku życia bawić się w piłkę, a szczególnie w tym roku, kiedy Gutek jest w roczniku 2006. Dominującym grupem Orlików jest rocznik 2005. I my mamy możliwość, kochani, pogrania w piłkę. To przy naszej dwumiesięcznej przerwie na kontuzję, która trafiła nam się w tym roku, każde granie, jakie mamy możliwość, wykorzystujemy i tak do tego podchodzimy. Natomiast słuchajcie, tutaj ekipa Lisków gra z Lubomierzem często swoje spotkania. Muszę wam powiedzieć, kochani, że gdzieś tam w takiej luźnej rozmowie tutaj rozmawiamy z rodzicami czy z osobami postronnymi, które się temu przyglądają, kochani. Nie są jakby piłkarsko ekipą słabszą, ale gdzieś tam w psychice jest zakodowane, że mają kłopot z nimi grać, kochani, i gdzieś te mecze się zawsze jedną bramką, jakimś szczęściem karnymi, gdzieś to się zawsze układa pod Lubomierz. Natomiast jakby myślę, że Gutek jest odporny od takich rzeczy, kochani. My nie mamy żadnych doświadczeń ani z tymi drużynami, kochani. Za wiele się nie spotykaliśmy prędzej, natomiast mecz bardzo agresywny. Drugi fragment gry, kochani, i druga bramka. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, kochani. Wyglądał ten finał na bardzo fajny finał, natomiast tracimy dwie bramki po stałych fragmentach gry. Jakoś tak, taki troszkę niesmak. Słuchajcie, uwaga, to będzie strzał z daleka. Tak, teraz słuchajcie, Lubomierz strzela z wiatrem, także
kwestia dobrego dogrania. Właśnie, słuchajcie, tam jest ta dziesiątka taka, widzę, żywa, obserwuję go drugi turniej i dlatego często, aczkolwiek no, ten mecz jest zaprzeczeniem tego, co oglądałem w poprzednich spotkaniach, dlatego że tam właśnie, słuchajcie, bramkarz uruchamiał cały czas tego z dziesiątką i to on jakby był egzekutorem często, jeżeli nie bezpośrednio, to on jakby doprowadzał do sytuacji bramkowych. Natomiast uwaga, no teraz mamy fajną interwencję bramkarza. Natomiast kochani, no myślę, że dzisiejsza dyspozycja dnia po stronie Lubomierza, czyli zanosi się, kochani, że to oni wygrają ten turniej. Zaczyna się u Lisków, kochani, nerwowo. Myślę, że to też nie jest, kochani, tak do końca zdrowe. Każdy, powiedzmy, lider czy osoba, kochani, która mocno czuje się odpowiedzialna za drużynę, nie szuka winnych, bo to nie wolno. Patrzcie, idzie piękna kontra czterech. Zobaczymy, jak to wykorzystają. Jest fajna piłeczka. Uwaga, zobaczcie, czy uda się złapać kontakt. Kochani, to na pewno nie będzie nasz finał. Butek wchodzi. Brawo, mamy 2-1, czyli jednak, kochani, łapiemy kontakt po ładnej klepce. No, być może jeszcze to da nam kilka minut widowiska, dlatego że zdaje się, że po 2 razy 6 minut grają. Także mamy 2-1. Widzę, wraca od razu wiara ekipie. Mamy okrzyk z tyłu, jeszcze jedna. Zobaczcie, no umotywowane Liski teraz mocno. Zawsze tak jest, jak wpada bramka, kochani, że dostaje się mocnego wiatru w żagle. No, tym bardziej szkoda, kochani, że dwie bramki po raz kolejny straciliśmy ze stałych fragmentów gry, czyli jakby takie zagrożenie jest. Guciu przy piłce. Oj, tu Gutek jak się dobrze ustawi, to spróbuje pewnie strzelić. Tak, i to jest na lewej. I to będzie gol. Nie, weszło, 2-2, piękna asysta, brawo, brawo Liski, kochani. Wracają, rodzice się cieszą, wracają z dalekiej podróży, kochani. No, jaki meczyk. Powiedziałem, że nie dam się wkręcić w emocje, robię wszystko, kochani, żeby się nie wkręcić, ale no, meczyk finałowy, a ja już tutaj jak zwykle zacząłem dzielić skórę, kochani, no, grają. Zobaczmy. Natomiast, kochani, myśmy już kiedyś rzuty karne rozgrywali z ekipą. Nie wiem, myślę, że też w psychice chłopców i dziewczyn siedzi to, że tam jest znowu niebezpieczny stały fragment gry, kochani. Oni te stałe fragmenty, widać, być może trenują, ćwiczą, kochani, i to jest ich przewaga. Patrzcie. Świetna piła, super. Zabieramy się i uwaga, 11. To jest 11, tak? Pan sędzia pokazuje. To jest 11, pchany chłopczyk jest, także mamy chyba karny. Było popracowane, kochani. No, kto bierze ciężar na siebie tego strzału, kochani? Bierze Gutek. Ja wyjdę może trochę z tyłu, kochani, a nie to będzie rzut wolny. Czyli my w tym momencie mamy rzut wolny, a nie karny. Kochani, czy był karny, czy był rzut wolny, czy rzut karny, to są zawsze, kochani, decyzje trudne. Natomiast sędzia podejmuje decyzję, że to jednak będzie rzut wolny. Zobaczymy, jak go Gutek wykona. Ja wyjdę w tej chwili troszeczkę z tego swojego budyneczku, żebyście mieli lepsze widzenie. Brawo, Gucie! Super! Pięknie! Co za bramka, jaka waga! 3-2. Ciężka, dobra bramka. Ja się kręcę. Słuchajcie, asysta w poprzedniej akcji na 2-2. Bramka na 3-2. Brawo, Guciu. Podziwiamy psychikę Gutka mocno, kochani. On jest bardzo mocno odporny w meczach o stawkę. Ma jakiś tam zawsze dziwny zapas energii. Czasami w turnieju mniej widoczny. Czasami na niektórych meczach, kochani, jakby oszczędza się. Natomiast, no, zobaczcie, Liski mają jeszcze ochotę jakby dalej tutaj iść za ciosem. Nie 3-2. Oj. Słuchajcie, mamy rzut wolny, ale słuchajcie, w drugą stronę, czyli w opinii pana sędziego Gutek faulował. Natomiast, kochani, no stąd rzut wolny to może być bramka. Do tego jeszcze wiatr jak pomoże. Zobaczcie. Tutaj w tą stronę idzie z wiatrem, także no mogło się to różnie skończyć, kochani. No, na razie ten finał ma nieprawdopodobny przebieg. Z piekła do nieba, no jeszcze kilka minut czy minutę, myślę, do końca. Natomiast no już w tym momencie dzisiaj pokazał Lubomierz, że potrafi ze stałych fragmentów gry strzelać gole. Uwaga, patrzcie. Super, super.
Uwaga, brawo. Świetnie, ale tam walczą, kochani, ale tam walczą. Ludzie, jaka tam jest walka. Oj, w środek wybijanie to jest strasznie trudny moment, kochani. Też niech dla was to będzie nauczka. Jesteście obrońcą, zawsze się wybija. Rysiuniu, zaraz oddzwonię. Zaraz oddzwonię do ciebie. Mam od Rysia telefon. Natomiast, kochani, wybijanie piłek w środek to jest sytuacja, którą raczej pomijajcie, dlatego że z takiej sytuacji często nam się robi, patrzcie, mamy, kochani, nieprawdopodobny przebieg tego finału z 2-0 do 3-2. No, moje gratulacje dla jednych i drugich. Zreważowali się takim samym stosunkiem za porażkę w grupie. Przypominam, że dzisiaj w grupie to Lubomierz o jedną bramkę lepszy, wygrali z nami 3-2. Natomiast, kochani, tutaj Gutek wykonał fajnie rzut wolny. Rzut wolny, który dał im zwycięstwo, kochani. 3-2. Idę też zrobić pamiątkowe zdjęcie, kochani. 3-2. Dał asystę na 2-2. No, podziwiam go, bo większość turnieju dzisiaj był taki troszkę mniej aktywny, śpiący, ale przypominam, że my wczoraj byliśmy. Świetnie, brawo, gratulacje. Fajna banda, kochani, gratuluję, niesamowity charakter. Z 2-0 na 3-2, kochani, coś pięknego. Super. Gratulacje, słuchajcie, naprawdę. Trenerze, gratulacje, chłopaki, gratulacje, ale finał godny, słuchajcie, finału. 0-2 do 3-2, super. Gucio, chodź daj piątkę. Muszę ci powiedzieć, że rzut wolny, tak jak rozmawialiśmy, wykonałeś. Brawo. Do zobaczenia. Myśmy trochę rozmawiali, dlatego że Gutek ostatnio chciał troszkę poeksperymentować z rzutami wolnymi. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio wkręcił się w strzelanie po ziemi albo tuż nad ziemią. Dzisiaj wprowadziliśmy pewne korekty i zadziałało. Wpadło do sieci, także słuchajcie, z trenerem piątka, wygranie, gratulacje, Vanessa, naprawdę jeszcze raz gratulujemy, słuchajcie, gratulacje za dobry mecz chłopakom z Lubomierza, no pojedynki z tą ekipą to sama przyjemność, wygląda to naprawdę fajnie, także do zobaczenia, słuchajcie, no skończyliśmy grać i uspokoił się wiatr, kochani, no chociaż chorągiewki jeszcze łopoczą jak nad morzem, ale słuchajcie, dekoracja z tego co słyszałem, także idziemy w stronę dekoracji, zaraz do was wracam.